Dzień dobry. Gramy dzisiaj Tolaria Online edycja Strixhaven. Dla przypomnienia, w edycji Kaldheim udało mi się zająć drugie miejsce, także mam dosyć duże oczekiwania. A najprawdopodobniej będzie grało 32 zawodników, którzy w ciągu ostatniego miesiąca wbili albo Mythica w Limited, albo odbili odpowiednią ilość trofeów na MTGO, lub tak jak w moim przypadku dostali się przez dziki bilet, że tak powiem, wpłacając odpowiednią kwotę na wspieram to i wypełniając brakującą lukę, bo dzisiaj będziemy grali drafty tylko i wyłącznie, tak jak poprzednio, kiedy był to najpierw sealed, a potem draft w top 8. Gramy tylko i wyłącznie drafty i trzeba było uzupełnić pody. No i ja jeden z tych podów uzupełniam, bo Strixhaven strasznie mi nie leżało, strasznie nie mogłem się przekonać do tego dodatku i nie chciało mi się po prostu wbijać tego mythica i grindować, bo to w moim przypadku zajęłoby po prostu bardzo dużo czasu, bo ewidentnie jakoś tam albo skilla, albo czegoś się nie rozumiałem z tym dodatkiem. Niemniej jednak dzisiaj sobie zagram i najpierw gram właśnie takiego drafta w podzie 8-osobowym, z którego najprawdopodobniej dwie osoby wejdą do drafta finałowego. No bo jak 32 osoby, no to wiadomo, że z każdego z czterech podów powinniśmy się po dwóch gdzieś tam spotkać w finale. No i będziemy mieli Swiss, czyli trzy rundy i po tych trzech rundach będziemy decydować, kto w tym top 8 się znajdzie, ale no wiadomo, to wygląda najczęściej tak, że jedna przegrana, o ile nie przegrało się z osobą, która potem tego poda wygra, to eliminuje z dalszej zabawy, natomiast no będziemy walczyć, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Gramy sobie przy pomocy najpierw narzędzia, które się nazywa MTGA Draft TK i tutaj będziemy nasze piki wybierać. Następnie zaimportujemy te listy do MTGA Areny i w tej MTGA Arenie będziemy walczyć. No trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że mi siądzie. No dobrze, rozpoczynamy zabawę. Udało się wylosować pody. Mieliśmy jednego spóźnialskiego, którego zastąpi organizator w formie baja, jak rozumiem. No i czekam właśnie na to, żeby dostać link do mojego poda. Wygląda na to, że tak patrząc po nazwiska chociażby, nie trafiłem do tego najtrudniejszego. Tu wydaje mi się, że najgorszy będzie chyba Quandrix. Ja trafiłem do poda o nazwie Lorehold, także odnosimy się do szkół Strixhaven. No i zaraz będziemy, mam nadzieję, zaczynać. Czekam na link. No dobra. Aha, no fajnie. Fajna paczka. To jest fajne. No ale Frit też jest niezły. We'll be right back.
No nie mamy czym robić przewagi, no. Tu nie... No poważnie. No poważnie, ktoś dostanie taki prezent ode mnie. Taki prezent ktoś ode mnie dostanie. Nie dostanie. Nie daję takich prezentów. No właśnie, w moim deku nie ma niczego, co dawałoby mi taką przewagę, co Bookworm. No Bookworm może sobie wracać z skrobu, robić rzeczy, nie jest drogi, ale 8 many to nie jest problem w tym dodatku. Zupełnie niezłe kolory zrobiliśmy. Tylko dwa zdania o deku. No, plan jest raczej taki, żeby jak najszybciej dowieść to zwycięstwo. Co prawda mamy najmocniejszy środek tury, środek meczu, a nie początek, bo tych two dropów nie mamy wcale specjalnie dużo. Natomiast wydaje mi się, że z jakimś tam learnem, z opuszczaniem grobu, tym Kintoriusem, Efritem, coś tu można próbować zakręcić i gdzieś te ostatnie obrażenia przepchnąć. Ewidentnie nie jest to ten power level, co gdybyśmy mieli tutaj zielony. Ale powinniśmy być w stanie coś tam porywać, jakieś gemy gdzieś tam powinno się nam udać na tyle dobrze tym zawojować, żeby wbić gdzieś tam drugie miejsce w podzie, bo to nie jest deck, który wygrywa poda. No, przy odrobinie szczęścia przegramy finałowy mecz i uda nam się zagrać w tym finałowym toposie. Natomiast no nie ma tu cuda. Przede wszystkim nasze landy nic nie robią, nie mamy żadnego skraja, nic nam się tutaj nie trafiło. Nie mamy gdzie tej many sinkować w razie czego. No tak, tu nie do końca się to wszystko klei, ale no mam nadzieję, że to wystarczy. No są karty, którymi po prostu nie lubię grać. No, jakiś tam Sloth, jakiś tam ten Mark. To są raczej takie zapychacze, które wkładam tylko i wyłącznie dlatego, żeby zrezygnować z niebieskiego, bo wydaje mi się, że ten niebieski za bardzo mi zepsuje a manę, żeby próbować to zrobić. No, jak będziemy mieli szczęście i nasz FI będzie się odpalał i gdzieś tam z Feniksem będziemy już strzelać i wkładać tokeny z Kintoriusa, to jest jakaś nadzieja, że to zadziała. No, trzymam kciuki, że będzie ok.
Thank you.
Tutaj ewidentnie przeciwnik miał dużo, dużo potężniejszy deck. To już patrząc na jego spis, gdzieś tam było, spisy były dostępne dla wszystkich, publiczne. Ewidentnie widać było, że jego wurmy i karty, które ma w puli, są po prostu, każda z nich była lepsza sama niż dwie moje. Także tych interakcji tam było zwyczajnie za dużo, żebyśmy mogli coś wskórać. Dwa wurmy, jeszcze jakieś tam fraktale, nie było o czym mówić, po prostu miał dużo lepszy deck. I myślę, że to jest spokojnie deck, którym, patrząc na te spisy pozostałe w naszym podzie, będzie mógł dowieść zwycięstwo. Także może licząc na to, że on wygra tego poda, to gdzieś tam uda się wśliznąć po tajach na drugie miejsce. Próbujmy dalej.
Co to był za mecz? Co tu się w ogóle działo? Przeciwnik zniszczył swojego własnego Cody'ego, żeby móc zagrać parmenty, który mnie potem zabijał. No, ewidentnie tu się mogło dziać mnóstwo dziwnych rzeczy i wydaje mi się, że ja gdzieś tam mogłem przegapić jakieś obrażenia, że przeciwnik mógł trochę inaczej sobie poukładać te karty, które wracał. No ale jemu się czas kończył, jemu się kończyły karty w bibliotece. No tam tych opcji się zaczęło robić bardzo krucho i to tak naprawdę przewaga w tym szczególnie trzecim meczu tak się odbijała. Raz była po mojej stronie, raz po jego. I jeśli mam być szczery, to gdyby nie fakt, że dobrał to ostateczne rozwiązanie i ten strzał we mnie, to wydaje mi się, że ja bym to wyciągnął. Kurde, także to było takie strasznie, strasznie close. I trochę mi żal, że tej gry nie urwałem, ale zginąć od Cody'ego, myślę, że to już jest ostateczna moja porażka, która tłumaczy, dlaczego się ze Strixhaven nie lubię i myślę, że tak już zostanie. Jeśli mam być szczery, to będzie to mój ostatni draft Strixhaven ever. Myślę, że nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby ktoś mnie nakłonił do tego, żebym jeszcze kiedyś Strixhaven chciał sobie w Limited w drafcie zagrać. Bo no, potwornie po prostu nie siada mi ten dodatek. Zginąć od Cody'ego, nowa jakość.
mieliśmy mecz otwarcia, mecz o wszystko i teraz mamy mecz o honor. I na szczęście mecz o honor udało mi się ugrać, także biało-czerwone barwy lordholdowe, mam nadzieję, że nie będzie to wróżba na to, jak Polacy poradzą sobie na Euro, bo w momencie opublikowania tego filmu prawdopodobnie jesteśmy już po pierwszym albo po drugim meczu. Ja jeszcze tych meczy nie znam, bo jesteśmy w niedzielę, w południe w zasadzie. Także o tym, jak Polacy na Euro sobie poradzą, będziemy się dowiadywać tu znacznie później. Natomiast ja już jakby wpisałem się w ten schemat. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Honor udało mi się uratować i ten deck wreszcie zadziałał tak, jak powinien, bo to dokładnie o to chodziło, żeby ten Feniks był w stanie gdzieś tam z grobu wrócić, jednocześnie włożyć jakiegoś tokena z Kintoriusa. No to dokładnie o to chodziło. Tak. No, deck jest ewidentnie słaby i to nie jest najlepszy archetyp do draftowania, także absolutnie go nie polecam, ale widać taką trochę synergię wreszcie i wydaje mi się, że gdybyśmy mieli tutaj jeszcze tego Wilka 2-2, który usuwa karty z grobu, i gdybyśmy mieli jeszcze z jedną, dwie takie ciekawsze interakcje, to ten deck nawet miałby jakąś rację bytu, bo tak niestety, no jak na załączonym obrazku 1-2.